Oto twój łuk. Świetna robota. Kłaniam ci się szerokim łukiem. Mam dla ciebie ważne zadanie. Mam dostarczyć gdzieś twoje ciuchy, czy coś w tym stylu? To będzie coś znacznie lepszego. Właśnie skończyłem szkolić 5 nowych rekrutów dla Gorna. Przed nimi ostatni sprawdzian. Jak miałbym ci pomóc? Musisz stoczyć pojedynek z każdym z nich. Po każdej walce zdawaj mi raport o tym, kto wygrał. Dobrze. Tylko pamiętaj, to ja ich szkoliłem, więc miej się na baczności. Dobrze. Postaram się nie poobijać ich zbyt mocno. Zmiataj stąd. No to pokaż. Hej, ludzie! Walka! No to pokój. Hej, ludzie! Walka! Właśnie tak. Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z kolejnym rekrutem. Następnym razem cię zabiję. No to pokaż. Hej, ludzie! Walka! Nie daj się! Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z kolejnym rekrutem. No to... Hej, ludzie! Walka! Pokaż mu! Tak.
Tak, nie daj, właśnie tak. Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z kolejnym rekrutem. Och, moja głowa. Już dalej nie mogę. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. No to po... Ludzie! Na co ci... Balka! To nie może być prawda. Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z kolejnym rekrutem. No, hej, ludzie! Balka! Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Walczyłem ze wszystkimi 5 rekrutami. Świetna robota! Dobrze cię wyszkoliłem. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Te zadania zaczynają mnie nużyć. Uwierz, to ci się spodoba. Gorn musi się dowiedzieć, że zdołałem wykonać wszystkie zadania i że ruszam do obozu. Sam mu to powiesz. W końcu spotkam się z Gornem. A jak sobie poradzę ze strażnikiem pilnującym bramy? Oto 5 działek bagiennego ziela. To powinno załatwić sprawę. Dziękuję ci, przyjacielu. Myrtana potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. To dla mnie zaszczyt, że mogłem u ciebie służyć. Chciałbym, żeby moja małżonka mi tak mówiła. Nic to, zmykaj. Nic się nie martw. Wszystko będzie dobrze. Gorzej już być nie może. Sam
mógłbym ci to powiedzieć. Powinien był wiedzieć. Niektóre problemy same się rozwiązują. Chyba nie chcę tego słyszeć. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Tylko tego nie trzeba. Witaj, ty stary draniu. Widzę, że jak zwykle tkwisz w kłopotach po uszy. Czy beze mnie niczego nie potrafisz zrobić dobrze? Nainosa, to ty! Wspaniale! Szybko! Chodźmy zapolować na orków! Nie, nie, zaczekaj! Najpierw uczcimy nasze spotkanie jakimś posiłkiem. Widzę, że wielki Gorn nic a nic się nie zmienił. To prawda. Gdzie się podziewałeś, ty draniu? Wiesz, że niektórzy z nas myśleli już, że nie żyjesz. Lepiej z waszego słowa żyć może. Podróżowałem. Cieszę się, że widzę cię żywego i w pełni sił. Pojawiły się już plotki, że Xardas wysłał cię do Inosa. Nie, nie uczynił tego. A co się z nim stało? Czy masz coś wspólnego z jego tajemniczym zniknięciem? Czemu o to pytasz? Przybywam z Silden. Ach, Inog! Doszły mnie słuchy, że miał on jakieś problemy z orkami. Tak, mówią, że to wszystko przez ciebie. Co? Skoro zdecydowałeś się zaatakować Torusa. Skoro zdecydowałem? Musiałem go zaatakować. Co? Kiedy tu umawiłeś się w chowanego z Xardasem, ja musiałem pilnować porządku w całej Myrtanie. Torus chciał podstępem przejąć władzę w Myrtanie. Jesteś pewny? Oczywiście, że jestem. Mam szpiegów w całej Myrtanie. Ufasz im? Ba, dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jak? Odnajdź pewnego maga kręgu wody. Po co? Człowiek ten często pomaga mi gromadzić informacje. Torus potrzebuje smoczych kości. Mag powinien wiedzieć dlaczego. Gdzie go znajdę? W jaskini, w której wcześniej była Okara. Więc co cię tu sprowadza? Widziałem się z Garrickiem. Przynoszę ci od niego pewną wiadomość. A, to świetny i wierny żołnierz. Co powiedział? Udało mu się wykonać wszystkie zadania i teraz ma zamiar udać się do obozowiska. Świetnie. Słuchaj, przyjacielu, wiem, że masz w planach zająć się zabiciem kilku orków i chcę dowiedzieć się na ten temat więcej, ale najpierw chciałbym zapytać, czy możesz oddać mi pewną przysługę. Jasne. O co chodzi? Powiedz Garrickowi, by przygotował obozowiska do następnej bitwy. Dobrze, przyjacielu. Ruszam w drogę. Pogadamy później. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Znowu ty? Nie przekazałeś Gornowi mojej wiadomości? Przekazałem, a on odesłał mnie do ciebie z rozkazami. Masz natychmiast postawić obóz w stan gotowości bojowej. Bitwa! Dobrze. Powiedz Gornowi, że wykonam jego rozkaz.